Polska znowu wygrywa skę przed TSUE sprawie. Podatku handlowego Polska po raz kolejny wygrywa skę przed TSUE sprawie. Podatku od sprzedaży detalicznej. Polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa, orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unia Europejska. Tym samym Trybunał oddalił odwołanie Komisji Europejskiej w tej sprawie i utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok sądu Unia Europejska. Na mocy ustawy, która weszła w życie 1 września 2016 rok, Polska wprowadziła podatek od sprzedaży detalicznej. Podstawą opodatkowania był miesięczny przychód uzyskiwany przez wszystkich detalicznych sprzedawców towarów w wysokości przewyższającej 17 milionów złotych. Podatek obejmował dwa przedziały, stawkę 0,8%. Mającą zastosowanie do przychodów między 17 milionów a 170 milionów złotych i stawkę 1,4%. Wobec przychodów przewyższających 170 milionów złotych. Komisja Europejska uznała, że podatek jest progresywny i stanowi pomoc publiczną niezgodną z prawem Unia Europejska. Wyrokiem z dnia 16 maja 2019 Sąd Unii Europejskiej, do którego Polska wniosła skargę, stwierdził jednak, że Komisja była w błędzie. KE następnie odwołała się od wyroku Sądu Unia Europejska do TSUE. We wtorek Trybunał w całości oddalił to odwołanie. Orzekł on, że Komisja niesłusznie uznała, iż wprowadzenie progresywnego podatku od przychodów ze sprzedaży detalicznej towarów skutkowało powstaniem selektywnej korzyści na rzecz przedsiębiorstw osiągających niskie przychody związane z tą działalnością. Stwierdził też, że KE nie mogła zakwalifikować podatku jako pomocy państwa bez oparcia się na istnieniu uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie. TSUE orzekł, że w obecnym stanie harmonizacji unijnego prawa podatkowego państwa członkowskie mają swobodę w ustanawianiu systemu opodatkowania, który uznają za najbardziej odpowiedni, a więc stosowanie opodatkowania progresywnego w oparciu o obroty zależy od uznania każdego państwa członkowskiego pod warunkiem, że cechy konstytutywne rozpatrywanego środka nie wykazują żadnego elementu oczywiście dyskryminującego. TSUE uznał, że prawo Unii w dziedzinie pomocy państwa co do zasady nie stoi na przeszkodzie temu, aby państwa członkowskie decydowały się na wybór progresywnych stawek opodatkowania mających na celu uwzględnienie zdolności podatkowej podatników, ani nie zobowiązuje państw członkowskich do zastrzeżenia stosowania progresywnych stawek wyłącznie do opodatkowania zysków, z wyłączeniem opodatkowania obrotu. W efekcie Trybunał oddalił zarzuty podniesione przeciwko wyrokowi Sądu Unia Europejska, na mocy którego stwierdził on nieważność decyzji Komisji Europejskiej wszczynającej formalne postępowanie wyjaśniające i towarzyszące jej nakazanie zawieszenia.